Szanowni, w tym filmie, który też ma charakter uzupełnienia do zasadniczego streszczenia, chciałem odnieść się, wyjaśnić, o czym zresztą rozmawialiśmy na lekcji, co tak naprawdę działo się, dlaczego ta woda nie wylatywała z odwróconej do góry nogami szklanki, przykrytej tutaj kartką papieru. No, wyobraźmy sobie, że ta kartka papieru jest cienka, jest tak cienka, że nie waży w ogóle nic, to bardzo chętnie fizycy robią takie przybliżenia. No, ale zgodzicie się, że to jest niezłe przybliżenie. Zresztą zaraz sprawdzimy, dlaczego jest niezłe. No i w tej szklance jest woda. I na górze szklanka nie była pełna, na górze jest troszeczkę powietrza. Tak? Ono się wzięło stąd, że szklanka nie była pełna. Jak żeśmy przytknęli kartkę i obrócili ją do góry nogami, tę szklankę, no to oczywiście to powietrze tam zostało w szklance, no ale już wiemy pewnie, że objętość tego powietrza musiała trochę wzrosnąć, bo na przykład część wody wsiąkła w kartkę papieru, więc objętość wody się troszeczkę zmniejszyła i to miejsce zajęło powietrze i jak się zaraz okaże, bardzo, bardzo niewielka zmiana objętości wystarczy, żeby ten efekt zaobserwować. To znaczy, że w jakiś cudowny sposób coś tutaj, czyli atmosfera, powietrze przytrzymuje od dołu tę kartkę papieru. Nie pozwala wodzie uciec, wylać. No i jakby na to spojrzeć, no to widać, że od dołu działa ciśnienie atmosferyczne, od góry ciśnienie powietrza, bo to powietrze tutaj w tym fragmencie szklanki pcha, wywiera parcie na wodę w dół, no a woda wywiera parcie na kartkę i to parcie jest równe parciu powietrza plus to, co dodaje sama woda. No a to możemy obliczyć, bo zakładając, że to jest walec, znam mniej więcej objętość tego walca, 250 ml, czyli 250 cm3, a więc masa wody równa się 250 gram, bo woda ma gęstość 1 grama na cm3, a wtedy jej ciężar równa się z dobrym przybliżeniem 2,5 N. No więc ciśnienie, jakie ten ciężar wody wywiera na kartkę, możemy obliczyć, jeśli znamy pole powierzchni otworu tej szklanki. No a to zmierzyłem i obliczyłem. Wychodzi około 40 cm kwadratowych. No to popatrzcie, to ciśnienie wody to jest 2,5 N. Parcie podzielić przez pole powierzchni. 2,5 N przez 40 cm kwadratowych, czyli 0,06 N na centymetr kwadratowy. Ja przypominam, że ciśnienie atmosferyczne wynosi 10 N na centymetr kwadratowy, czyli gdybyśmy chcieli to wyrazić przez ciśnienie atmosferyczne, no to to byłoby ciśnienie tej wody, to byłoby 0,6% ciśnienia atmosferycznego. No to ta równowaga ciśnień, od dołu ciśnienie atmosferyczne, od góry ciśnienie powietrza zamkniętego tam nad wodą i ciśnienie wody, no wygląda w ten sposób, że na to ciśnienie, na to parcie od góry składa się 0,6% ciśnienia atmosferycznego wywieranego przez wodę, no i 99 i ile tam? Tu 0,6%, 99,4% ciśnienia atmosferycznego, czyli tego ciśnienia P. Widać, że tu zaszła bardzo niewielka zmiana ciśnienia na skutek zwiększenia objętości tego powietrza. To powietrze, jak szklanka była do góry, otworem do góry, tak jak normalnie, to miało ciśnienie atmosferyczne, potem zakryliśmy to kartką i odwróciliśmy, no i troszeczkę wody wsiąkło tu pewnie w kartkę, troszeczkę się może wylało i w związku z tym objętość tej wody zmalała i musiała się zwiększyć objętość powietrza, ale tylko troszeczkę, troszeczkę. No więc widać, to jest ciekawy, zaskakujący dość wniosek, no ale
ciśnienie działa, parcie od góry na tę kartkę papieru i parcie od dołu się równoważą i przez to ta kartka nie spada. Teraz, żeby zrównoważyć ciśnienie atmosferyczne, to potrzebna by była szklanka o wysokości 10 metrów. No, wtedy już woda by się nam zawsze wylała. Nie bylibyśmy w stanie jej utrzymać. No, ale nikt szklanki o wysokości 10 metrów nie ma. To tylko oznacza, że jakbyśmy pili soczek ze słomki i pociągali do góry, to gdyby słomka była dłuższa niż miałaby 10 metrów albo była dłuższa, to byśmy się w ten sposób nie napili. Swoją drogą prowokuje to ciekawe pytanie, w jaki sposób woda dociera do koron drzew, które są wyżej niż 10 metrów. No ale to jest jakby kolejna zagadka. No już jeśli chodzi o rtęć, no wiadomo, że im większa gęstość tej cieczy tutaj, tym większe jest parcie, a zatem większe ciśnienie na tą kartkę. No myśmy sprawdzali, że to nie zależy od cieczy, wzięliśmy olej, gęstość oleju jest mniejsza niż gęstość wody, olej pływa na powierzchni wody, to pewnie wiecie. No więc to było jeszcze łatwiej, to ciśnienie oleju tutaj było jeszcze mniejsze. Natomiast no gdybyśmy użyli rtęci, to wystarczyłby słup rtęci w wysokości mniej więcej 76 cm, bo gęstość rtęci jest mniej więcej 13 razy większa od gęstości wody. Przy okazji rtęć jest trująca, więc jeżeli komuś się złamie, pęknie termometr rtęciowy, to trzeba koniecznie pobiec po dorosłych, żeby umiejętnie tę rtęć posprzątali. I koniecznie wywietrzyć pomieszczenie, długo wietrzyć pomieszczenie. Bo rtęć paruje i może pary rtęci mogą się utrzymywać w powietrzu. No, przy okazji wynikło trochę dodatkowych pytań. No jedno było takie, dlaczego skoro ciśnienie powietrza jest tak duże, to dlaczego nas nie zgniata? No, nasze płuca wypełnione są powietrzem atmosferycznym o takim samym ciśnieniu, jak to powietrze wokół nas, a także woda, która jest wewnątrz nas, która jest podstawowym jakby budulcem naszego ciała, komórek naszego ciała, ciśnienie tej wody także równa się ciśnieniu atmosferycznemu. No więc atmosfera nas nie zgniata, zupełnie tak samo jak nie zgniata butelki z wodą mineralną, prawda? Wypełnioną trochę powietrzem, trochę wody i zakręconą. Ciśnienie wewnątrz butelki jest równe ciśnieniu na zewnątrz i dlatego te ciśnienia się równoważą. No ale właśnie to, że słup wody o wysokości 10 metrów wywiera ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu i już nie dałoby się zapewnić równowagi ciśnień działających na tę kartkę, oznacza, że jeżeli zanurzamy się w wodzie na każde kolejne 10 metrów, to ciśnienie wzrasta o wartość ciśnienia atmosferycznego. No, tuż przy powierzchni ciśnienie wody jest równe ciśnieniu atmosferycznemu, a na głębokości 10 metrów to już będą dwa ciśnienia atmosferyczne, na głębokości 20 metrów 3 i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym, na przykład jeśli łódź podwodna zanurza się na głębokość 300 metrów, to działa na nią ciśnienie 30 razy większe od ciśnienia atmosferycznego, a w środku ludzie oddychają ciśnieniem atmosferycznym, bo muszą normalnie pracować, więc w środku utrzymuje się ciśnienie atmosferyczne. No i to już konstrukcja takiej łodzi podwodnej, żeby wytrzymała tak wielką różnicę ciśnień, równą 30 ciśnieniom atmosferycznym, no stwarza już problemy i jest kosztowna. Tyle o równowadze ciśnień. Dziękuję bardzo.